Witam serdecznie. Jechałem do ogrodu i no namyśliłem sobie jakiś temat, tak? O tym, żeby coś może powiedzieć o pszczołach. Ja tu będę ciął tego krzaka, więc być może się zajmę tym krzakiem. Jak ktoś będzie widział, że już się zajmę tym krzakiem, nie? A filmik będzie leciał. Tam niech się ogląda albo nie, odpuści temat. Słuchajcie, no kwestia jest taka. Wczoraj znajomy się pytał, co zrobić, że kupił jakieś chwasty, bakwasty, nie? Zrobił im, słuchajcie, zrobił z tego odkłady bardzo późno. Jak wszyscy wiedzą, o, mam już sadzonkę jakieś ze stranej kaliny, nie? Można tu ją odłożyć. Może gdzieś ją wsadzimy, może nie, nie? Tak, ja to nie jestem na party. Jakbym chciał, nie, to już bym stąd powynosił roślin, ale też nie mam gdzie tak sadzić. Bo jeszcze nie mam pola przygotowanego, dlatego nie, no co, nic nie zrobić. No i słuchajcie. No i kolega, tu coś rośnie. Tu mam, nie? Już sadzonkę, voilà, lilaka, nie? Nie wiadomo, jaki to będzie kolor z takiego tam, nie? Z odnóżki, no ale jakiś to może tam być. Dobra, nieważne, słuchajcie. Dzwoni do mnie, znaczy pisze do mnie na Facebooku kolega. Zrobił odkłady bardzo późne na chwaście, nie? Na bakwaście. I teraz się pytał o pewną rzecz, tak, mianowicie zrobił te odkłady późno i on mi pisze, że w tej chwili mają 5 ramek czerwiu. No i się pyta, nie, co z tym zrobić? Ja uważam osobiście, że to nic, nie, ale zależy skąd wziął tą matkę, skąd wziął te pszczoły, nie? Bo jeśli pszczoły cały żywot te były trzymane, nie, w takim miejscu, gdzie wiele pokoleń było trzymane, gdzie one mogą czerwić bardzo długo, bo warunki pogodowe, to one po prostu tak się rozwinęły już, że to w nich siedzi, nie, to wnet genetycznie się uformowało, tak, to jest bioustawienie pszczół, pszczoły bardzo szybko według mnie się bio potrafią ustawić, to jest kilka pokoleń i są bioustawione, więc jeśli taką matkę zdobył gdzieś na przykład z południa Europy i na przykład oryginalna jest bardziej z południa Europy i my później mamy z tym walczyć, nie? To one mogą robić czerw nie do usrane, więc nie, to jest takie moje myślenie. Mogę być w błędzie oczywiście, no ale coś w tym jest. Nie? Coś w tym jest. Dlatego, no to te zdobywanie naszych pszczół, to też jest różne. Dlatego ja na przykład wziąłem matki od cegiełko pana Andrzeja z tego względu, że on już wiele pokoleń, nie, selekcjonuje to u nas, w Polsce, więc ja tam gdzieś gadałem, że te kilometry, nawet 100 kilometrów, 200 potrafi się różnić, tak, i to bardzo wiele. No ale po prostu no lepiej zdobyć coś z naszego kraju, a najlepiej jeszcze z województwa, niż gdzieś kolega wie skąd, nie? No ale dobra, on się pyta, nie? Że mają tego czerwiu nasrane, nie? Po 5 ramek. No ja uważam osobiście, że te pszczoły jeszcze mają dużą szansę się oblecieć. Ja w zeszłym roku robiłem takie odkłady, ale że o tej porze miały, nie? 5 ramek czerwiu. To jest pewna oznaka, że z tymi pszczołami wcześniej coś się stało. Po prostu. Nie? Albo żeśmy zrobili odkład ze samej starej pszczoły w połowie sierpnia. No to kicha też. Nie? To może też być kicha, bo to jak ktoś policzy dni, no to niby się wydaje długa, a nie, dla pszczół to wcale nie jest tak długo. Więc słuchajcie. Tutaj odkopuję jakąś sadzonkę. Może to się uda urwać razem z korzeniem. Co chciałem dalej powiedzieć? On mnie się pyta, nie? Co z tym hadziajstwem zrobić, jeśli ma, słuchajcie, w tej chwili 5 ramek czerwiu.
on mi zapomniał taki pomysł, to jest jego pomysł, tak? Że ten czerw do góry, nie? A matkę pod kratę i wtedy górę zalać, jak się wygryzie. Ja uważam, że w tej chwili, jeśli coś takiego się dzieje, powinniśmy zadziałać odwrotnie. Czyli jeśli teraz układamy cokolwiek na dwa korpusy, tak? Czerw na dół, żarcie do góry. To jest ważne. To jest ważne. Już w tej chwili działamy odwrotnie, nie? Te żarcie ma być u góry, nie? Tam tą miodnię trzeba stworzyć sztuczną, żeby one mogły iść do góry. No oczywiście poskładanie, pozlepianie tego wszystkiego nie jest takie proste, nie? Tak, to już są, że tak powiem, misterne jakby prace przy pszczołach. I to już trzeba mieć pojęcie o tym, jak właśnie ułożyć gniazdo, nie? Jak ułożyć to całe, nie? Bo to wtedy ta góra z dołem tworzy jedno gniazdo, prawda? Więc to nie jest nic prostego. Słuchajcie, muszę pobiec po szpadel. Muszę pobiec po szpadel. No i słuchajcie, jak teraz chcemy ułożyć coś na zimę, na dwa korpusy, czerw na dole, żarcie do góry. Na przykład takie ramki, które są 100% zasklepione, no to możemy gdzieś w innych rodzinach zwężyć gniazdo, na przykład siedziały 8-8, to zwężyć je 7-7 i wtedy mamy po dwie ramki, możemy... Znaczy możemy po ramce od środka gdzieś odebrać, tak? I w tym momencie mamy te ramki już przygotowane przez inne pszczoły, tak? To tak jak ludzie robią, jak wrzos. Ja czytałem w książkach, że jak wrzos, nie? To inne rodziny muszą przygotować żarcie, nie? Na tych ramkach. I wtedy jak przyjeżdżają te nasze niektóre rodziny z tego wrzosu, to wtedy... Ja bym na przykład to gniazdo ustawił, że dolny korpus, a u góry dał te ramki z żarciem. Wtedy one by mogły sobie iść, nie? Pionowo. Więc to też jest jakieś, słuchajcie, znaczenie. Jeśli chodzi o układanie pszczu teraz, nie? Teraz to w ogóle ja uważam, że jeśli ktoś teraz, początek października, jeśli ktoś teraz ustawia pszczoły na zimę, to to jest tu. To jest takie wyjście naprawdę ewakuacyjne, nie? Patrzcie, jakiego mamy sadzeniaka. Mamy gotowy krzok, nie? Tej kaliny naszej, zadziebiście dużej, nie? Więc to też można gdzieś dziadostwo posadzić. Nie wiadomo gdzie tutaj. Tutaj, nie? No, już jest wszystko, nie? Co może być w tym ogrodzie? Więc trzeba tylko to cholerstwo redukować, nie? No, więc ja uważam osobiście, że w tej chwili, jaka jest teraz, najlepiej po prostu ten czerw ułożyć na dole, a u góry dać ładne ramki z żarciem, tak? No, więc... To jest taka moja filozofia i uważam, że ona jest poprawna. Uważam, ona jest poprawna. Latem robimy inaczej, tak? Latem tworzymy miodnie, żeby był miód. Nie? A teraz? Teraz musimy zrobić tak, że... Bo to chodzi o to, że jak one mają gdzieś czerw, nie? To tak jakby one od tego miejsca, gdzie mają czerw ostatni, zaczną swoją zimowlę. Nie? Jeśli on by... No. Więc to tak jest, nie? Więc kolega wczoraj pisał i uważam, że właśnie no w ten sposób najlepiej. Ja byłem u kolegi
na raz na wycieczce, tak? Kolega będzie wiedział, nie? Że ja mówię o nim, nie? No. Że ja tutaj opowiadam sobie coś o nim, więc... Orra, boska. Kolejna mamy sadzonkę, o, nie? Kij ledwo urósł, ale jest żywy w środku. Korzeń jest, nie? Hadziajstwo by rosło. I tu jak Kaliny, jak ktoś, słuchajcie, mnie ogląda, nie? I na przykład obejrzy ten filmik, nie? I będzie spontanicznie chciał tych odkładów, tych krzaków, to niech do mnie napisze. Niech do mnie pisze. To dostanie te krzaki, nie? Ode mnie, tutaj. Nie mój ogród, rozporządzam się nie swoimi krzakami. No ale no prawda jest taka, nie? Że ten ogród trzeba już tylko i wyłącznie troszeczkę redukować, bo te krzaki tak. A gdzie ja tego krzaka tutaj wmontuję, nie? Gdzieś go tam montuję, no ale bez przesady, nie? Tak, tu jest tyle do ogarnięcia, że jak ja wyniosę nawet... Tu ogólnie mam do ogarnięcia w tym ogrodzie około 1000 różnych roślin, więc... To jest naprawdę robota szatańska. O. Zostawimy tego oryginalnego pośrodku. Tu jest piękny już odkładzik, tak? Mamy. Voilà. Ma korzeń, wszystko ma. Więc są jakieś kaliny paskudne. Porosło to cholerstwo ogromne. Będziemy, nie? Katować to, żeby to się znowu zrobiło małe, bo... To naprawdę. Jest przesadnie, jest. Jest przesadnie. I tak jak ktoś sobie kiedyś zaplanował, że one mają rosnąć w tych odstępach tam różnych, to mają tak rosnąć. Jest kolejny, nie? I kolejny, taki, nie? Piździelec mały. Więc to można to sadzić od dosłów. Tak, więc jak teraz układamy pszczoły do zimy, czerw na dół, ja bym powiedział, nie? Czerw na dół. Ja jestem, no ja to wszystko właśnie tak opowiadam w kwestii dwa korpusy, tak? Ja w ogóle, jak komuś coś opowiadam, to ja w ogóle pomijam fakt tego, że coś się robi na jednym korpusie. W ogóle dla mnie coś takiego nie istnieje, nie? Więc zawsze będę działał raczej, słuchajcie, tak, prawda? Ja już jestem bardzo, bardzo przekonany do tego, że mają być dwa korpusy i koniec na zimowle. Jeśli chodzi o ramki wielkopolskie, tak? To ja po prostu powielam kolejna sezonka. To konkretna, korzeń ma zadziebisty. Co chciałem powiedzieć? No, że jeśli ktoś nie ułożył porządnie... Gdyby teraz... Mój znajomy, nie? Robiąc ten odkład, zrobił go, wszystko się udało i od razu go ułożył na dwa korpusy, to by tego nie miał, że teraz z czymś walczy, bo one tą górę by miały zalane, a na tym dole by miały czerw. No i tak jakby wyszło, tak jakby wyszło, nie? A tą górę już by sobie zrobiły, a teraz nie wie, co ma zrobić, nie? Bo na tych niskich, gównianych ramkach nie wiadomo, co zrobić. I to jest taka filozofia. Tych pszczół ludzie naprodukowali, nie wiadomo jakich, poprzywozili dziadostwo nie wiadomo skąd i to też te pszczoły dzikują, nie? Tak, bo one, nie? Tak. Chwast cukru dostał od niego i oszalał, narobił czerwiu ostatniego. A jeszcze jak zrobił ostatnie, jak zrobił całkiem niedawno te odkłady, no to też, nie? One
one chcą zrobić kłąb zimowy, a chwast nie robi małego kłębu zimowego, na pewno nie. Więc tak to wygląda, że teraz będzie walczył z gównem, które sobie włożył na pasiekę. Nie? Jestem to w stanie powiedzieć, po prostu jestem w stanie powiedzieć, że chwasty, nie? No to kto mu kazał to na pasiekę przytargać? Bo się podjarał, nie? Że piszą wszyscy, że to dużo miodu przynosi. No. Inne pszczoły też są i też dużo miodu przynoszą, to nie muszą być całe chwasty. Ja jestem przeciwny tym pszczołom i będę raczej zawsze tyrał pszczoły, jeśli chodzi o bakwasta. Ponieważ miałem z nim złe doświadczenia. Miałem po prostu z nim złe doświadczenia, tak? Wiem, że to nie jest żadna dobra pszczoła i za każdym razem, nie? Trzeba kupować te matki od kogoś, żeby to było jak najbardziej podobne do wersji tej hybrydowej, początkowej, bo później jak zaczyna to się mieszać z naszymi pszczołami, to się robi dziadostwo nieznośne i po prostu z tym się nie da pracować. Tak? Tylko te chwasty. No mi się to za cholerę mi się to nie podoba. To jest jakaś pszczoła w ogóle, nie? Nienaturalnie stworzona, więc w dupie z takim czymś. No i to było to wszystko, nie? Jeśli chodzi o te pszczoły, to trzeba po prostu teraz inaczej ogarnieć gniazdo, nie? Czerw na dół, żarcie do góry. Jeśli na przykład teraz ktoś by mi powiedział, że ja mam mam powiedzmy rodzinkę na 10 ramkach wielkopolskich, i ktoś by mi powiedział na jego pasiece, przestaw mi to na 2 korpusy, nie? I to siedzi na 10 ramkach. No to ja bym żarcie przerzucił do góry, czerw na dół, ułożył na ciepło, dobił do ściany, a z zewnątrz dał po suszu, żeby było 6-6. I ten susz by robił ten zatwór. Nie? To tak bym ułożył komuś gniazdo w tej chwili. Ale ogólnie ja uważam, że gniazda powinniśmy układać już od co najmniej połowy sierpnia lub wcześniej, żeby one już wstępnie były pionowo. Żeby te pszczoły wiedziały, nie? Co one mają zrobić ze sobą. I teraz układanie gniazda to jest... Teraz to już pszczoły powinny być ułożone i ewentualnie je dolewać, a nie tam. Więc to trzeba myśleć wcześniej. Trzeba mieć jakąś wizję na te pszczoły wcześniej. Ja muszę się teraz skupić nad tym krzakiem, tak? I życzę wszystkim miłego dnia, miłej pracy z różnymi rzeczami przyrodniczymi i tak dalej, i tak dalej.